Lampki kontrolne to nieodłączny element funkcjonowania każdej bardziej rozbudowanej instalacji elektrycznej. Zapraszam na materiał. Kontrolka, którą prezentuję, nie wymaga stosowania dodatkowego modułu z zabezpieczeniami. W szereg z diodami włączone są bezpieczniki. Świecenie odpowiedniej diody LED włączonej w obwód danej fazy sygnalizuje obecność napięcia za bezpiecznikiem. Instrukcja obsługi. Na froncie obudowy znajdują się trzy gniazda na bezpieczniki topikowe. Należy je dokupić osobno. Należy zastosować wkładki topikowe o wartości prądowej do około 1 A. Aby bezpiecznie wykonać montaż kontrolki w rozdzielnicy, należy wyłączyć zasilanie tej rozdzielnicy. Do zacisku numer 1 przyłączamy pierwszą fazę L1. Zasilanie lampki, czyli poszczególne fazy, podłączamy zależnie od tego, co chcemy, aby ta lampka nam sygnalizowała. Może to być dopływ do rozdzielnicy lub odpływ, lub inne obwody. W tym przypadku diody będą sygnalizowały obecność napięcia po włączeniu wyłącznika głównego w tej rozdzielnicy. Bezpieczniki w tej kontrolce możemy wykorzystać do zabezpieczenia innych części obwodu. Drugi koniec bezpiecznika wyprowadzony jest na złącze obudowy urządzenia. Włączamy dopływ i teraz, gdy włączymy wyłącznik główny w tej rozdzielnicy, to lampka kontrolna będzie sygnalizowała obecność napięcia w poszczególnych fazach sieci trójfazowej. Dziękuję za uwagę.